Hej, 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 witam was bardzo, bardzo gorąco w ten dosyć mroźny poranek. Spotykamy się po raz 18, aby podsumować tym razem 29 sezon zima 2023. Czasami w takiej obsłudze konferencyjskiej na boisku mówimy do was, że kończy się kampania zimowa. Słuchajcie, za nami 29 sezon, w którym to 111 reprezentacji i koleżeńskich drużyn uczestniczyło w bardzo ciekawych momentami ekscytującej rywalizacji. Przed nami krótkie, aczkolwiek nabite informacjami podsumowanie tego sezonu. Zapraszamy do lektury. Za nami rywalizacja w elit czwartej lidze B. Jak dobrze już wszyscy wiedzą, tabela była niesamowicie wyrównana i tak naprawdę dopiero wczoraj, bo przypomnijmy, że nagrywamy to dzień po ostatniej kolejce, wczoraj miały miejsce ostatnie rozstrzygnięcia, w których tak naprawdę aż trzy drużyny biły się o mistrza. No i tutaj lepszym okazał się Linktis, który pierwszy raz w swojej historii zdobywa mistrzostwo, staje na pierwszym miejscu podium po trzech sezonach. Ja tu chciałem pogratulować podwójnie Linktisom, a właściwie prezesowi. Nie dość, że zbudował prężnie funkcjonującą firmę, to jeszcze zdobył mistrzostwo, no i co najważniejsze, chwalił się, że pani prezes nie przychodzi na mecze, bo nieco słabiej się czuje, spodziewają się potomstwa, także gratulacje podwójne, brawo, brawo. A to ciekawa prezesie. Informacja, bo zastanawiałem się, czemu właśnie pierwsze sezony kibicowała, tak? Także brawo, brawo, panie Łukaszu, panie prezesie. Tak, na maj jest wyznaczony termin, także no, to pewnie gratulujemy. Rok będziemy... Jak idzie, to idzie, nie? Jak już... Znaczy generalnie będzie pan prezes przez, tak myślę, rok, a za rok już będzie cała trójka może kibicowała. Także tak, wczoraj w ogóle emocje niesamowite. Zespół numer 1 kontra zespół numer 2. Linktis kontra Teleperformance. Skład Teleperformance, nie wiem, 12-13 chłopa. Trzy rzuty karne. Ale zanim trzy rzuty karne, to wizyty z zakładu pracy. Kobiety, tak, mężczyźni, kibice. Co naprawdę, tam się działo? Naprawdę, to była fajna atmosfera, chociaż powiem szczerze, że ja jako osoba z boku rozdzielająca ten poziom buzujący testosteronu. No naprawdę było specyficznie, ale też przed meczem podszedłem, to było odczuwalne. Od samego początku obie drużyny chciały wygrać. Oczywiście. I na początku pogadałem i z jedną i z drugą ekipą, zwracając uwagę, żebyśmy nie krzyczeli na siebie, żeby nie było krzyków. I były może 2-3 takie, panie sędzio, karne i tak dalej, a tak wszystko emocje, dosyć tak, czyste. Skupienie, tak. Znaczy było bardzo miło przed meczem, podczas meczu skupienie, adrenalina, emocje, naprawdę takie fajne, czyste. Oczywiście momenty twardej gry, 3 rzuty karne, 1 niewykorzystany. Przepraszam, 2 niewykorzystane. Dwa. Jeden tak. Wybroniony. Dwa obronione. Jeden wybroniony, pierwszy przez... Nie, drugi Rodneya. Też obroniony. Drodnej obronił. Jeden przez Rodneya, a drugi tak. przez... Tak, 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 tak. Także nie to, że w dwie strony. Drużyna Teleperformance dostała dwa rzuty karne, jeden wykorzystany. No tam Patryk sobie dwukrotnie. Pluje w brodę teraz dzisiaj. No, 2 karne w odstępie 3 minut, więc tak. Strzelił pierwszy bardzo pewny, a drugi zmienił. Widać było, że kombinuje, no. Tak, i już... Na Lewandowskiego, tak. Tak jest. No. Ale no nie ma co się oszukiwać, że Patryk był wiodącą postacią. Nie, ale emocje były naprawdę takie, jakich dawno żeśmy nie odnotowali. I kibicki, i widać było, że rozumieją. Tam były 2 minuty, był wślizg. Tak. I właśnie w osłabieniu. I to był newralgiczny moment. Bobby tackled the opponent, the striker. I po prostu 2 minuty i w ciągu 2 minut jeden gol na pewno stracony, a czy nie 2? Wydaje mi się, że jeden. Znaczy jeden, to 100%. Gol od razu padł, a później, no tak, później już były kontrataki, było gonienie czasu. Ale bardzo dobre spotkanie. Super mecz. Naprawdę. Super mecz. No ale, i ta euforia po meczu. Ale tak z boku patrząc, wydawało mi się, że to jednak Teleperformance tam bardziej naciska. Nie, no naciska, no tak, no bo później to już Linktis się skupił na obronie. Panowie, jest teraz takie popularne stwierdzenie momentum w piłce nożnej i zdecydowanie ekipa Teleperformance była lepszą drużyną piłkarsko, ale to Linktis wykorzystał swoje momentum, potrafił uderzyć, potrafił wykorzystać swoje sytuacje. No tak moim zdaniem z perspektywy patrzenia na
futbol, jeżeli chodzi o styl, o granie w piłkę, no to Teleperformance było lepsze, ale to Linktis zdobył 3 punkty, bo wykorzystywali swoje sytuacje. Niczym Real Madryt, który sięgał po Ligę Mistrzów w zeszłych sezonach, więc o to mi chodzi, panowie, żebyście mieli jasność. Tak jest, panowie. No więc brawa dla drużyn, pogodziły się tym, bo razem są na pudle, świetne spotkanie, na pewno jedni i drudzy nie mogą mieć do siebie zarzutów, Linktis na pierwszym, Teleperformance na trzecim, no i tutaj wrócę do naszych predykcji, przewidywań z połowy sezonu. Ja typowałem na pierwszym miejscu Linktis, a na drugim miejscu Teleperformance. No i powiem tak, no wiele się nie pomyliłem, a jak u was było? Ja widziałem Linktis na pierwszym miejscu, wszyscy widzieliśmy Linktis jako mistrzów, więc... Tak, ja widziałem Linktis na pierwszym, Teleperformance na trzecim, czyli dokładnie tak jak było. I na drugim miejscu Fundacja Serce Dziecka. Fundatorzy finalnie na piątym miejscu, ale zobaczmy. Ja też fundację miałem na drugim miejscu, więc... To porozmawiamy o rozczarowaniach, natomiast mówmy o plusach na razie. Jest słoneczny dzień, więc rozmawiajmy o plusach, chociaż bardziej snowflake się robi na zewnątrz. Panowie... No, szykują się opady małego śniegu, więc tak, akurat tak, snowflake... Tak. Właśnie o to chodzi. Snowflake na podium. Dla mnie jest to zaskoczenie. Ale że będzie padał śnieg czy w kwietniu? No, czy że ten śnieg spadnie na drugie miejsce. Że ten śnieg spadł, bowiem wczoraj to spotkanie Snowflake wygrywa po bardzo ekscytującym meczu również. Naprawdę to był fajny poniedziałek. 6-4. Ja powiem wam szczerze, że wszystkie te mecze miałem na sektorze A z moim ulubionym arbitrem. Nie bez przypadku. No i powiem wam, że jak wróciłem do domu, to usiadłem i mówię, daj mi chwilę, bo tak, muszę tak odpocząć. No, wszystkie mecze, które coś ważyły. Snowflake. Nabite jakością. Tak, więc... Snowflake 6-4, czyli tam się działo 2-2. Gigi i koledzy z Ogrodowej, chciałem powiedzieć, ale to już nie jest Ogrodowa. Chłopcy się przenieśli do innego budynku. Fajny mecz, naprawdę. Chłopcy się nie poddawali i cały czas tam było... Ale zwróćcie uwagę, że po raz kolejny ilość nie znaczy jakość, bo i XTB przyszło w 12 osób i Teleperformance przyszło, myślę, że w porównywalną liczbę zawodników. Arbal ma też bardzo szeroki skład. A to ekipy, które miały 6-7 zawodników, bo wczoraj Snowflake w 7, 6, jeden na zmianę, więc... No to jest ta stałość, wiesz, no, znacie się dłużej, wiesz, no tak, no... co możesz liczyć od kolegi, a jak... Nagle za plecami zmieniło ci się tłuch, no to... Ale panowie, znaczy nie idźmy w tą stronę, bo zaraz się okaże tak, że składy będą przyjeżdżać po 8 osób, bo nie, tak nie, mówię, nie, ale o tym... Słuchajcie, trzeba doceniać fakt, chodzi... że drużyny szerokie, 12-13 osobowe, potrafią zachować jakość i potrafią zachować jakby zarządzanie zmianami. I Linktis jest tego dobrym przykładem, bo tam też jest sporo osób na zmianę. Dużo, oczywiście, właśnie, więc grajcie w szerokich składach. Linktis wygrywa ten sezon zarządzaniem właśnie. Dokładnie tak. Natomiast no czasem wystarczy 6, 7, 8, żeby zwyciężyć. No ale to czasem i... Ja widziałem XTB na trzeciej pozycji na koniec, no nie udało się, ale dla mnie i tak XTB będzie takim, no jednym z bardziej pozytywnych przez aspektów. Przez uśmiech Gigi'ego. Nie, ale właśnie przez to, że naprawdę w tym sezonie fajnie się odbudowali. To już... Tak, znaczy X-Ray Blockers musimy jakby... X-Ray Blockers gra z nami, nie wiem, od 4 2000... lata, 5 lat. Od 2016 roku chyba. Inaczej, ustalmy, że X-Ray Blockers od 2022 roku to jest nowa drużyna. Ten zespół się chyba już nawet 3 razy w tym czasie przebudowywał. Tak. Więc... My pamiętamy Czarka Andrzejczyka, Krzyśka Furtka, tak? Jakby, więc znamy historię. Od stycznia 2023 roku, czyli od teraz, to jest kompletnie nowy zespół. Jest Przemek, jest tam Szymon, jest Kuba. Kuba, to Jacek. Jest taki trzon, ale nowy gracz, przecież jest chłop, który z Łodzi dojeżdża. No tak. To wiecie o tym, że on ustawia no sobie ja. Tak pracę. Jacek. On ma w poniedziałek robotę, tutaj w Warszawie sobie ustawia,
Ale akurat wczoraj chyba go nie było. Wczoraj nie było. Ale no, historia jest niesamowita i XTB, moim zdaniem to też drużyna, która będzie się krystalizować i z tych 12 osób, nie mówię tutaj o składzie, tylko że będą jeszcze dolewać oliwy, dolewać oleju i będą się nakręcać jeszcze bardziej i będą jeszcze lepszą drużyną. Ta maszyna będzie lepiej funkcjonować. I tu przy okazji bardzo podobna charakterystyka, przynajmniej w moich oczach, jest u ich sąsiadów z miejsca wyżej, czyli Arwal Polska. Też ekipa nabita po prostu pod kurek, że się w protokole prawie nie mieszczą, ich skład. No i cieszę, że wrócił o Ferrari. Ferrari garażowane przez zimę. Szczerze nie znam. No Rafał, to były śmieszki, że... Tak, ale nie wiem czemu Ferrari, to mi ominęło chyba. No, gra w to piłkę, prostu, no, potrafi grać w piłkę. Natomiast... Ale no, Rafał jak zaczyna dwa mecze w sezonie, później znika. On jest jak zdradliwa wena. Tak, raz nie ma. Ale tak jak mówię, no Arwal bardzo pozytywny, taki pozytywny aspekt w tak tym jest, sezonie, debiucik. Po raz pierwszy chłopaków gościmy. Naprawdę więc... budująco się pokazali, że no w tym sezonie dopiero no musieli się otrzaskać. To nie spodziewałem się mistrzostwa, żaden z nas nie spodziewał się, że będą mistrzem, być może mieli szansę na wejście na podium, ale jednak w debiutanckim sezonie to byłaby sztuka. Ale naprawdę Arwal na kolejne sezony z taką ekipą. Panowie, ja bym chciał chwilę jeszcze porozmawiać z tobą, Kuba, o fundacji i Fundacja Serca Dziecka. Tak. Bo my widzieliśmy tę ekipę na podium. No, druga część sezonu, tam był ścisk, jak widzieliśmy tą fundację, bo na drugim miejscu była ekipa właśnie prowadzona przez Michała i Marcina, tylko no, było tak, że fundacja miała 13 punktów, Teleperformance 13, Arwal 12 i stąd w ogóle, co ciekawe, Snowflake mieli wtedy 9 punktów w połowie sezonu, więc wczoraj panowie zresztą mówili, że kto by się spodziewał, że po takim początku sezonu w ogóle wylądujemy na drugim miejscu. Ja się spodziewałem, ale wracając do fundacji, mówiliśmy o dużych składach, o szerokich składach, a tam raczej wąski skład i o pewnego rodzaju... Optymalny, 10 osób, świetny bramkarz. I pewnego dobry... rodzaju tendencji, bo Arup to też raczej wąski skład, tak, który przychodził tydzień w tydzień, chociaż czasem wiadomo z problemami, ale i fundacja i Arup to są drużyny, które są wysoko, bo na czwartym, piątym miejscu, ale nie miały tych licznych rezerwowych, tych licznych szerokich składów, tylko solidnością, cotygodniowym pokazywaniem się przychodzili, walczyli wywalczyli czwarte, piąte miejsce. Na początku sezonu to by się wydawały ARP właśnie, czy fundacja, dwa pewniaki do walki o podium. Na początku sezonu. Tak. No ale... No, czegoś zabrakło. No, detali. To są te detale. Drużyna Arab, pytasz, czy... No nie, masz rację, no co sądzę. Arab za wąski skład. Zespół ale zaczął wysychać od środka. Minus czy na... W sensie dajemy... No nie. Na plus minus, znaczy, na Arab, czy raczej na minus? To jest bardzo dobry sezon Arab. Tak ja uważam. Też uważam. Jest to optymalny sezon, czwarte, trzecie miejsce to jest optimum tej drużyny. Jakby była na trzecim miejscu, to mogli sobie od razu równocześnie dwa medale. Za trzecie i za Mistrzostwo Świata, bo mieliby... Z problemami tak wyciągnąć sezon. Drużyna coraz rzadziej jakby w pełnym składzie, czy w szerokim składzie. Dlatego też zobaczymy, czy to jest odwieszenie butów na kołek, czy zjazd do bazy, taki finalny. Drużyna Arup w kolejnym sezonie nie wystąpi. Tak jak mówię, widać, że skład ten coraz skromniejszy. Stąd brak kontynuacji gry. Fundacja Serce Dziecka nie porównał, znaczy podobny w zasadzie zespół, ale no tutaj skład jest zdecydowanie szerszy. Jest Adam, jest Darek, Dariusz, jest Michał w ataku. No jest tych opcji kilka. Jest Jarek, jest... No, tutaj skład jest naprawdę szeroki. Jestem trochę zdziwiony, że przy tak dobrym bramkarzu, pamiętajcie, na niższym poziomie, o którym teraz mówimy, bramkarz to jest król. Jeśli masz dobrego bramkarza, to od razu możesz być top 5. I ten zespół ma
dobrego bramkarza właściwie i jest top 5. Ale zwróć uwagę, że wszystkie te 5 drużyn mają bramkarzy na wysokim poziomie. Snowflake, tutaj Miłosz, Arup, Darek z kontuzją i potem chwilę przed Teleperformance, przed Paweł. Rodney. Właśnie, Teleperformance, Rodney, no i Fundacja Robert, więc tak, tutaj, tak, tak, tutaj klucz, klucz. No i teraz schodzimy troszkę niżej i tam bramkarze są nieco gorzej dysponowani. Z Arwalem tam ciężko. Arwald miał problemy z bramkarzem. Arwald miał problemy. X-Tray Brokers, no jest Kuba. Lisplan w ogóle nie ma bramkarza. CBS Warsaw. Bramkarz jest, ale się czasem obraża, czasem się nie obraża, nie wiadomo. No i wiadomo, tutaj trzy ostatnie. Atos, Atosie mi brakuje Tomek między słupkami. W Atosie to brakuje wszystkiego. W dresie. Słuchajcie, Arwar, świetny sezon, naprawdę premierowy, well done. X-Tray Brokers, brilliant. Fundacja Serce Dziecka, zabrakło nie wiem czego. Teraz w sezonie wiosna, LinkedIn, Snowflake, Teleperformance, awansujemy do góry, Arup robi sobie przerwę, Fundacja Serce Dziecka w tej grupie będzie najwyżej rozstawioną drużyną. Z numerem 1, tak? Tak, czyli Fundacja, Arwal, X-Tray Bro, wszystkie te drużyny zostają, CBS idzie do gry we wtorki, Atos, Chitos, tutaj są restrukturyzacje firmy, z jednej firmy stworzą się dwie i nikt nic nie wie, nikt nie wie, jak to będzie funkcjonowało, więc Atos, drużyna na tą chwilę kończy przygodę z Elite League'ą. No i Instytut Lotnictwa i Medler Toledo, no nie ma innej opcji jak zaproszenie do nieco niższych rozgrywek, więc ta grupa się mocno przemodeluje. Pytanie teraz, że na przykład widzicie oczami wyobraźni Fundację Arwal, XTB i na przykład Net Company, czy widzicie tutaj Wedel, czy widzicie tutaj Riders? Widziałem. Ja bym widział. Będzie, no tak będzie, no tak generalnie. Ale no a propos może Instytutu, co? Chłopaki, no debiut, ale... Lisplan, tak szybciutko, Lisplan. Ten gol, co? Gol mem? Strzał? Przez cały... No tak, historia ciekawa. No. Znaczy, jaka historia ciekawa? No panowie, moje zdanie jest takie. Bramkarz zawsze musi być gotowy na taką sytuację. Musi być to gotowy na... Rzeka, ja bym powiedział. Masz rację. Darek tam reklamował, że Robert nakładał rękawice jeszcze w tym momencie. No nie, Nagranie pokazuje, że tak nie było. Był gotowy. Robert no tam zresztą zbił trochę tą piłkę. Co prawda, no Kamil, zawodnik Lisplanu, jestem przekonany, bo znamy chłopaków nie od dziś, że to nie był strzał z premedytacją, podpuszczenie. Przez kim znamy Kamila Bazyla. To jest chłopak, który przychodzi tutaj się dobrze bawić. Wydaje mi się, że po prostu chciał sobie kopnąć tak, i liczył na to... Znaczy inaczej. Chciał sobie kopnąć, masz rację, chciał sprawić, ale nie chciał ułatwić bramkarzowi. Chciał mu dać trudną, a niech złapie. Tak. I tak uderzył z prostego podbicia, natomiast no troszeczkę jednak tej, nazwijmy to, takiej klasy zabrakło. Niesmak pozostał. Znaczy inaczej, no klasy. No ja jak to mówię, to się uśmiecham. No ale inaczej, jak chcesz oddać piłkę, to dajesz lekko podcinkę i gramy dalej. Z drugiej strony są głosy takie na Facebooku, bo wrzuciliśmy to, tak? Gracz na przykład z Velobank mówi, ale przestańcie w ogóle, skąd te konwenanse w tej piłce nożnej? Po co w ogóle ten pomysł teraz oddawanie piłki? No już się gra, już życie idzie do przodu, ta piłka się przyspiesza, wszyscy chcą wygrać, więc tak naprawdę po co w ogóle takie zasady fair play? No widzicie, no są różne głosy, natomiast fakty są takie, że chłopcy dostali szansę na uderzenie. Bramkarz owszem stał w bramce, ale on tylko asekurował tą piłkę. No, chciał po prostu szybciej chciał ją zabrać. Jakby wpadło do siatki, to by ją wyciągnął z siatki, wrzucił, byłoby oddany gol. A Darek pisze, no ale tu kolega nie usłyszał. No to słuchaj, jak nie usłyszał, no to trzeba w życiu słyszeć, trzeba w życiu widzieć, trzeba być w miejscu i o czasie. A jak kolega dostał szansę, mówię, dobra, to pobra, to on z jednego kroku nie trafił w bramkę. Znaczy, mimo wszystko, no, ten mecz na początku, tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, wydawało się, że może o czymś zaważyć, ale finalnie, no, jak widać, nie miał wpływu na ostateczny układ tabeli. No ale na pewno, no, niesmak pozostał. Lisplan, Kamil, Bazyl też ma pewnie nauczkę, żeby następnym razem trochę może... Kamil to jest wspaniak. Ale czemu, znaczy niesmak? No tak, trochę niesmak, ale taki, znaczy tak, inaczej. Znaczy... Jutro ta sytuacja będzie miała miejsce. Daj sobie rękę odjąć, że Kamil robi to samo. Nie odda piłki, tylko blaś, uderzy. I z drugiej strony, cytując tutaj chłopaka z Velobank, czemu nie? Czemu oddawać? No grajcie, no ludzie, jakby... To wy decydujecie. Ja generalnie bym zachował się inaczej. Dałbym podcinkę, dobra, gramy dalej, hop.
No tyle. No tak, a jak chcesz piłkę oddać, wiesz jak jest, jak się piłkę oddaje, to grasz piłkę na out. No, grasz na out wysoko, żeby przeciwnik mógł wprowadzić piłkę z outu, ale wysokim pressingiem już podchodzisz, chcesz tą piłkę odzyskać od razu, więc tak to się robi. Także panowie, jak to mówię, pozostał, niesmak pozostał, ale gerba nam się śmieje. Tak, tak. Można to skwitować. To... Stuwa się znalazła, ale... Tak jest, Dareczku, a ty nie przesadzaj, że tam ktoś już... No, ludzie, wy to... Wszyscy was generalnie, ludzie w Polsce, wszyscy wszystkich oszukują. No, no takim żyjemy klimacie. Nasz też oszukał. No, miało być dzisiaj 15 stopni, a jest 2. No i co? No gramy dalej. No. Wina Tuska. Zobaczcie. No co jeszcze? No podsumujmy. Czyli CBS tak. CBS Warsaw. CBS Warsaw. To jest drużyna, która będzie grała we wtorki. Awansujemy tą drużynę, ponieważ no sami widzicie, że jest to bardzo dobra drużyna, tylko sama sobie jest winna, że nie jest na trzecim miejscu albo czwartym, no, czy na drugim. Nie wiem, jak to można zacząć sezon przegrywając 5 spotkań pod rząd. No, ja tego nie rozumiem, mając taki skład. No ale to w takim razie na plus druga, Rycerze no Wiosny. No nie, no rewelacja, no Rycerze Wiosny, 5 zwycięstw w ogóle tak w cuglach i to spójrzcie, jakie zwycięstwa. Patrzę na tą kolejkę 10-5, na poprzednią 12-2, na jeszcze poprzednią 9-3. No jeśli ktoś mi powie, że no i widzę na przykład wynik i przegrali z Lisplanem, chłopcy z CBS Warsaw, Colgate-Palmolive 3-13 i z Lisplanem i no. Widzę ten mecz. Słuchajcie, kojarzycie ten mecz na środku? Kojarzę. I bramkarz przestał bronić, bo się obraził na kolegów z obrony i jest strzał na bramkę i on stoi i wpuszcza gola. No dla mnie to jest, nie wiem, no to jest szok. I przegrali 13 golami, znaczy 3-13. Dobrze, że jest przerwa, chłopaki tak odpoczną, odresetują głowy i jedziemy dokładnie. Dalej. Lecimy właściwie i dlatego Instytut Lotnictwa i Mettler Toledo też na plus, ale taki natomiast panowie plus. Z Instytutu Lotnictwa, co już wam mogę powiedzieć? Stroje. Od kwartału chcemy wam zrobić stroje. Jesteście w czarnych, randomowych koszulkach, czy tam dresach. Gwarantuję wam, zrobimy wam stroje, a chcemy wam to zrobić, to zaczniecie grać lepiej. Niech to będzie taki motywator. No cóż, za nami chyba ciekawe... No, akurat z Mettlerem się to nie udało, bo dostali na koniec poprzedniego sezonu. Nówki sztuki, nieśmigane, tak, niebieskie stroje. Ale... I co? I mają 3 punkty. Nie, ale wydaje mi się, że to z Mettlerem akurat bramkarz. Tam Kuba już nie broni. Panowie, stworzymy naprawdę dobrą, mocną pakę w Elite 6. Wczoraj Michał ale wrócił. Ale był Adam jeszcze, Adam, który no tak, wracał ale... przed... Adam to lubi chyba długo spać, bo raz przed 10 wraca, raz przed 11. Nie no, ciężko. No tak czy inaczej, no Mettler, kurde, dobra drużyna, tylko... No na przykład wczoraj, no 5-4 przegrali, 4-5 tak, panowie. No bardzo bliziutko było. Są takie... No i... Są mecze, gdzie są przebłyski, a są mecze, gdzie kończy się to... Totalnym. No trzeba ich trochę niżej zrzucić i... Zrzucamy. Panowie, za nami bardzo ciekawy sezon. Mam nadzieję, że no spójrzcie nawet na pomijając te dwa ostatnie zespoły. Między 12, 15, 15, 17. Super no, grupa. Super grupa, niczym super partia. Indywidualnie. Dwójka, która pociągnęła ten zespół do mistrzostwa. Bartek Dźwigulski, Dźwigul, gracz numerem 10 i Hubert Siegienny, gracz numerem 8. Ponownie 32, kolejny sezon goli. W czołówce. Słuchajcie, 61 goli razem z 77. No wow. I to jest spoko, ale no jeżeli jeden z nich wypadnie, to no Linkis tak. Może mieć problem. No tak, to jest w granie na ryzyku. Grzegorz Rozludzki, nie wiem, trzeba sprawdzić ile on ma finalnie już ci mówię. Bo chłop ma już pewnie, nie wiem, 300? 401. 401 goli. Wow! Grzesiu w ogóle strzelił gola brzuchem chyba. Widzieliście ten gol? Normalnie, nie, ale... no jakby skakał do wody na główkę. Dosłownie brzuchem, nawet obrońca nie mógł wykopać tej piłki, bo by stracił się. Dlatego warto mieć brzuch i strzelać. Grzegorz, 401 goli w Elitlidze. Nie, no, to jest dobrze. Niesamowita historia. Słuchajcie, obiecuję jakiś torcik mały, jak będzie 500 goli. 500 goli? Znaczy, Grzegorz strzela w 30 w sezonie. Dwa sezony i pyknie. Czyli tak, wiosna, jesień, zima. Na wiosnę za rok, 500 goli i jakiś tort. Na boisko przyniesiemy 500... To może być rozumiem, to co, że my zjemy, damy Grześkowi kawałek tortu, a sami go zjemy, bo ja bardzo lubię torty, ale Grzesiu, obiecuję, promise, next year, a może wcześniej. A słuchaj,
zrób po 50 goli w sezonie i cyk. Słuchajcie, reszta, no nie, od trzech snajperów 32, 29, 28, świetnie, świetnie. Chris Makarski, 22 gole, Michał Gętka, o którym wspomnieliśmy. Strzelcy i asystenci jednak więcej niż te 10, 11. No i zobaczcie, tam było 11 asyst w elity 5 lidze B, tutaj asyst jest już 17, tu już można się pobawić. No, Kamil Skierczyński też bardzo ładny wynik, 13 podań. Także brawo, 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 kilku graczy, powyżej 10, Kuba Trytko, Kuba Woźnicki, Artur Morawski, także jest cała zgraja fajnych graczy, wśród bramkarzy. Darek Hanowicz-Zarupa. Darek będzie się liczył. Kuba Jasica, nie, on tylko Robert, chyba, jakaś kontuzja. Kuba to chyba tylko raz przyszedł w tym sezonie. Tak. Robert Wilczek i Daniel Starosielski pewnie też. Rodnej Mutake, chłopakowi chyba musimy dać jakąś dodatkową nagrodę bo gość, nie. On w tym sezonie, to on chyba wybronił 3 rzuty karne, jeżeli nie 4, jeżeli tak, się nie mylę. Tak. No. Ja wczoraj, jak był ten pierwszy rzut, mówię, kurde, chłop to wybroni. Nie? Ja też to wybronił nogami. Wyjął to piszczelem. Tak. Nie. Jest... Pantera, ja bardzo Pantera, lubię Pantera. To jest taki jeden właśnie z tych bramkarzy. Znaczy, Rodney jest chyba z Mozambiku, jeśli się nie mylę. Czyli Pantera z Mozambiku. Cheetah. Pantera Baziera. Pseudonimy, nie? Tam w Afryce. Cheetah, aus... Lwy... Skądś tam, no to... Pantera, Bagera i Misz Balu. Tak jest. Słuchajcie... Brawo panowie za ten sezon, gratulujemy bardzo serdecznie. Nie zapomnimy go nigdy. Tak, zobaczymy go też nigdy. Słuchajcie, zobaczmy klasyfikację, no i właśnie, klasyfikację Brutali, czyli ekipy, które najdelikatniej. Zobaczcie, Metler Toledo, 14 faul. Także, prawda? I wynik w faulach odzwierciedla ostatnie miejsce w tabeli. Natomiast zaciętość. Teleperformance, miejsce trzecie, 56. To jest dużo. Sporo... Na 11 spotkań. No ale wiesz, są też tam żółte kartki. My, to nie jest tak, że my nie gwiżdżemy, tak? My tam gwiżdżemy. Zobaczcie, XTB, 44. What the? Pewnie jest Arwal, 10 jest Marcin, to Kuba Trytko. Chyba Marcin, taki wysoki, gra z numer 23. W Arwalu? Taki bardzo sympatyczny tak, chłop. Tak, wiem. I ja mówię, wczoraj w ogóle ręce, no w ogóle. Chłop wyprzedził, on tam rękami Marcin spycha. Mówi, Marcin, spokojnie. Także myślę, że z tych 43 fauli Arwala to pewnie Marcin ma sporo. Ale klasa. Tak jest, panowie, generalnie rozumiecie, o co nam wszystkim chodzi. Grajmy co tydzień, cieszmy się, a faule oby jak najmniej. Słuchajcie, za nami 29 sezon, przed nami jubileuszowy. Spotykamy się z niektórymi za 2 tygodnie w poniedziałek, a z niektórymi we wtorek już za tydzień, czyli 11 bez balonu na Warszawie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.